Zaczęło się niewinnie. Policjanci z Filipowa zatrzymali do kontroli Audi kierowane przez 19-letniego mężczyznę. Okazało się, że to postać znana mundurowym z wcześniejszych niechlubnych epizodów. To wystarczyło, by dokładnie przejrzeć wnętrze jego samochodu. Intuicja nie zmyliła policjantów. Okazało się, że młody człowiek ukrył w pojeździe narkotyki. Mundurowi znaleźli je schowane pod mieszkiem dźwigni zmiany biegów. Wstępne badanie ujawniło, że znaleziony biały proszek to amfetamina, była jej znacząca ilość ponad 13 gramów. Mundurowi z uwagi na dość dziwne zachowanie chłopaka zdecydowali również o zatrzymaniu prawa jazdy i o konieczności pobrania krwi. Analiza ujawni, czy był pod wpływem środków psychoaktywnych w czasie, gdy kierował autem. Ta kwestia jest więc jeszcze do rozstrzygnięcia, ale już sam fakt posiadania kilkunastu gramów amfetaminy kwalifikuje młodego kierowcę do odpowiedzialności karnej. Chłopak nie będzie miał bo grozi mu nawet do trzech lat pozbawienia wolności. Jeśli okaże się, że kierował będąc na tak zwanym haju, kara może być jeszcze większa, bo za taki wyczyn grożą kolejne dwa lata.